Jeżeli o którymś z naszych bohaterów możemy powiedzieć, że naprawdę przeżył Wielki Post, to na pewno możemy to stwierdzić o Józefie Egipskim. Ilość cierpienia, która go spotkała, była jakaś kolosalna, wydaje się nie do udźwignięcia przez jednego człowieka. Sprzedanie, odrzucenie przez braci rodzonych to mocna analogia też do życia Jezusa i jego. I, i zdrady ze strony Judasza, czy, czy odrzucenia przez naród wybrany. To oczekiwanie też na spotkanie z ojcem, można by rzec, tak, było też bardzo, bardzo długie. No i ta ofiara z siebie, która doprowadziła do, no, trzeba powiedzieć, dobrobytu Izraela za czasów Józefa Egipskiego. No, rzeczywiście, jest mocną, mocną analogią. Tak, można powiedzieć, że to życie to jest jakiś wielki paradoks, dlatego że paradoksem naprawdę w naszym świecie także jest fakt, że jesteśmy karmieni przez tych, którzy najmniej dla nas znaczą. I to, co ma dla nas znaczenie najmniejsze, u Pana Boga okazuje się być największe. Staje się tą monetą przetargową, dzięki której będziemy. Zbawieni. Józef Egipski to postać najmłodszego z braci, tego z braci, który miał ową szatę, szatę z rękawami, kolorową szatę od swojego ojca. Tomasz Mann w przepięknej powieści Józef i jego bracia twierdzi, opisuje tą szatę jako odziedziczoną po jego matce Racheli, a więc taką szatę, która by. Znaczyła, że bliżej mu było do matki niż do ojca. Może nawet by znaczyła, że z ojcem nie miał żadnego dobrego kontaktu, żadnej relacji. Musiał do tego głęboko i długo dojrzewać. Cały post, wielki post jego życia jest takim dojrzewaniem do relacji z Jakubem, właśnie. Natomiast ten paradoks tak naprawdę polega na tym, że człowiek, który Miał być martwy człowiek, którego my uśmierciliśmy w naszych głowach, uznaliśmy za tak nieważnego i tak nam dalekiego, to on jest wreszcie tym, który będzie naszym największym dobroczyńcą, tym, który nas nakarmi. I to chyba bardzo wyraźnie nawiązuje do Wielkiego Postu, do postaci Jezusa Chrystusa odrzuconego przez nas, przez nas. Ukrzyżowanego, przez nas zmarnowanego, jeśli tak można powiedzieć, i Jezusa, który okazuje się być karmicielem całego ludu. Pięknie też wychodzi nam tutaj analogia do kościoła, który w Józefie przyjmuje tych, którzy zdradzili, tak? Józef, ci, którzy zdradzili, boją się, jego bracia, że zostaną ukarani, że, że poniosą śmierć. A tymczasem. Józef ze wzruszeniem, z otwartymi rękami, przyjmuje ich do wspólnoty tej rodzinnej, jakby na nowo. I piękny obraz kościoła, w którym kościół nas, którzy zdradzamy, którzy popadamy w grzechy, ze wzruszeniem przyjmuje z powrotem swoje ramiona. Przypominam sobie papieża Franciszka, który podczas jednego z pierwszych spotkań z misjonarzami miłosierdzia, na pewno pamiętasz, mówił o tym, że Bóg, że, że, że Bóg nieustannie się wzrusza człowiekiem i nigdy się nie męczy przebaczaniem. To, to było cudowne. Kiedyś to zresztą powiedział na placu świętego Piotra i Andrea Torneli, jeden z Watykanistów mówi, że kiedy papież wypowiedział te słowa podczas środowej audiencji, to później w następną niedzielę na nią Pański ludzie nie mogli się pomieścić na Placu Świętego Piotra, a rzymskie konfesjonały nie były w stanie przespowiadać wszystkich ludzi, kiedy człowiek usłyszał, że Bóg wzrusza się każdym człowiekiem i nigdy się nie męczy przebaczaniem. I to wzruszenie Kościoła pięknie zostało pokazane w Józefie.